Cześć, witajcie. Dzisiaj jedziemy na następną wycieczkę. Nie wiem gdzie, nie wiem co, ale gdzieś tam sobie jedziemy. Kamera jest w innym miejscu, na innym zestawie i mam nadzieję, że dobrze wszystko widać. To się okaże w praniu, co z tego wyjdzie. Jedziemy ulicami Reykjaviku i pojedziemy w ulicę Midtun. Midtun. Moja dzielnica nazywa się Tunar Tun. Wszystkie właśnie uliczki kończą się na Tun. Tu mamy przedszkole po prawej stronie. O, i lampki choinkowe jeszcze są. Święta trwają. Ładna pogoda, piękne chmury, piękny wieczór. Godzina w 6:30 gdzieś jest, także całkiem późno, zaraz się zrobi ciemno. Ale natchnęło mnie wczorajsze jeżdżenie, oj, samochód z Polski. Natchnęło mnie wczorajsze jeżdżenie, żeby dzisiaj dla Was znowu coś ciekawego tutaj nagrać. I mam nadzieję, że jutro mi nogi nie odpadną. A w piątek, bo może oglądacie to dziś w piątek, może dziś w czwartek. Dziś jest czwartek ogólnie, ale na piątek szykuje się hangout live z Markiem z kanału wędkarskiego Marfish. Wędkarstwo i przygoda, więc zapraszamy Was jutro po południu wieczorem, właściwie koło godziny bodajże 19:00. Pilnujcie, oglądajcie. Myślę, gdzie jadę, mam pewien plan. Chciałam ominąć te wielkie skrzyżowania. A jeszcze stara islandzka rejestracja była. Żeby je ominąć, to właśnie tak sobie chcę wyjechać. Ulica Noatun. Noatun. Kiedyś był taki sklep Noatun. Dziś go nie ma. A ulica się dalej nazywa Noatun. Po prawej stronie już minęłam, był dom starców, a tu po prawej to co widać są nowo wybudowane bloki dla bogatych. Bo wszystko musi być luksusowe na Islandii, na wysokim poziomie, żeby się ludziom w główkach poprzekręcało. Przede mną widać górę Essia i ulica Borgatun. Zimny, chłodny wiatr jest. Chciałam ominąć wielkie skrzyżowanie i zajechałam w kozi róg. No to pojedziemy kawałek właśnie Borgatun. Zobaczymy, czy mi się uda przejechać, czy mnie puszczą, puszczą. Dziwne, dziwne. Niespodziewane. Ścieżka rowerowa. Gdzie pędzisz, ofiaro, bez kasku? Trzeba jeździć w kasku, obowiązek jazdy w kasku jest. O, wiaterek znosi, znosi. A ja chcę zmienić stronę ulicy i widzę, że tu jest bardzo brzydko to rozwiązane. A, chociaż dojadę jakoś do przejścia. I Wam powiem, ja jako kierowca radzę wszystkim schodzić z rowerów na przejściach, bo różnie to bywa. I reakcja, i akcja mogą się źle skończyć. Z chwilą
chwila, moment, ale ja już byłam świadkiem wypadku, gdzie rodzina, matka, ojciec i takie dziecko, 10 może lat, przejeżdżali właśnie rowerami, nie zeszli z rowerów i matkę potrącił samochód na bardzo ruchliwym skrzyżowaniu tutaj. Także to jest po prostu nieprzemyślenie pewnych rzeczy i warto o tym pamiętać. Więc pamiętajcie też o tym, żeby schodzić właśnie na skrzyżowaniach. Żwir trzeba uważać. O, to ja się załapię. Nic nie jedzie. Mówię o schodzeniu, a sama jadę, nie? Ale oni stoją. Stać, bo jadę. No, dopiero ruszyli. Oj, 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 znosi, znosi, znosi. Ale pod wiatr. Wow. Ha, ha. Islandzka pogoda. Oj, oj, oj. Ale piździ. Oho, ho. Chyba idzie sztorm. Ha. Woda. Jedzie sztorm. Chyba zawrócę. O Jezu, zawrócę, gdyż nie ma tu sensu pod strasznie silny wiatr jechać. Ojej. Zmęczyłam się. To sobie pojadę gdzieś indziej. Zaraz coś się znajdzie. O, mięśnie pracują, wyrabiają się. W ogóle po wczorajszym to mam głos skrypnięty. Piękna panorama Reykjaviku, centrum. O, nawet nie muszę pedałować. Wiatr mnie pcha. Widać, jak piasek lata, fruwa. Idzie właśnie sztorm. Zbiera się wiaterek, ale cały dzień dziś był wiatr. I tak jest pięknie, pozytywna, wiosenna energia. Wiosna wiosną, ale zima jest. Cybroid. Pięknie jest, pięknie. Katedrę widać. A tam. Dojdziemy. Prawidłowo przeprowadzony rower. A teraz już nie, bo zdecydowałam w ostatniej chwili, że pojadę o tu. O, tędy przejadę się przy Advani w
firmie, która ma najwięcej serwerów, robi strony internetowe, robi różne ciekawe rzeczy. Ogromna firma. Zresztą Advania jest w Polsce też w tej chwili już. Ale fajnie się jedzie z wiatrem, gorzej będzie tam pod wiatr, ale pojadę dzielnicą, to między budynkami to może będzie inaczej. Przede mną budynek, w którym są największe związki zawodowe, Epling, ten szary budynek. Firma Wirk, która stawia ludzi do pracy po długich chorobach, albo jak ktoś próbuje na rentę się dostać, to też tu się musi udać, bo oni próbują, żeby ta osoba jednak wróciła na rynek pracy. I słynna po lewej stronie, o tu, Kafi Stofa, w której biedni ludzie, też bezdomni, nasi Polacy, rodacy też przychodzą tutaj na obiad. Codziennie koło godziny 12 jest wydawany posiłek darmowy. Można przyjść, zjeść. Nie wiem, nigdy tam nie byłam. Zobaczymy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w centrum, na jakiejś ulicy, nawet nie wiem, jak ona się nazywa. No przecież to jest Borgatun, o ja! Plamy dołam. Plama. Widzicie? Skulatun, tu sobie wjedziemy. Zobaczymy, gdzie mnie to wyprowadzi. Pod ambasadą jestem polską. Ale już jej teraz nie widać, bo ona zresztą jest na górze. Pokazywałam wam już w filmiku kiedyś. Oj, masoni są tutaj naprzeciwko. Żeby komuś auta nie porysować, to się przejdę tutaj. Ale kondycji to zero. Zerowa kondycja. A tędy chodnikiem elegancko. Oja! Uwierzcie mi, ciężko mi się dziś jedzie. Kondycja poziom zerowy. Przede mną budynek policji po prawej stronie. Ale mnie znosi, jaki wiatr. To jest budynek policji. Jakby ktoś coś przeskrobał, to go tu przymkną, wsadzą na chwilę. I baza autobusowa. Słynny przystanek Chlemmur. Nie ten domek, tam dalej. O, tutaj jest Chlemmur. Tam z tyłu za tym domkiem go widać. Muszę sobie kamizelkę kupić, taką żółtą, żeby nie było dobrze widać, bo nie mam. No, tu mamy Chlemmur. Coś za mną jedzie. O, tu jest właśnie baza autobusowa. Jak widać. Ale ja będę się wycofywać w stronę domu. I pojadę sobie tamtędy. Krótki film gdzieś będzie, ale i tak fajnie się jedzie. Akurat ludzie idą. Nienawidzę takich grup, oni idą całym środkiem. Lepiej zejść, bo kogoś wjechać. Nie dość, że się sama rozwala, to jeszcze kogoś uszkodzę. Tu Amerykanie, to by pewnie zaraz o odszkodowanie wystąpili. O, tu fajny teren będzie. Jedziemy. Podwórko islandzkie. Ale echo! Halo, halo! O, podwóreczko. Przejedziemy się podwóreczkiem elegancko.
Zobaczcie, tak właśnie wyglądają tyły tego wszystkiego, co ładnie widać. W ogóle wam tego nie pokażę. Nie jest źle. Zaraz wyjedziemy stąd na lewo. Stoją tak, że nie można wjechać. Jest tak ciasno w Reykjaviku. Ludzie nie mają gdzie samochodów stawiać. O ja! Fu! O, nawet nie wiedziałam, że tu taki park jest. Zobaczcie. Bardzo fajny park. Można poćwiczyć. O, trzeba będzie się tu wybrać kiedyś. To coś nowego, bo to tutaj nie stało nigdy. Znaczy nigdy. Pewnie jakiś czas temu już to postawili, tylko ja tędy nie jeżdżę, nie chodzę. O, budynek. Hotel. A ten brązowy to miał być hotel. Sprzedano, mieszkania zrobiono. O, jaka wichura. Ale wali wiatrem. Kościół Filadelfia, jest to kościół taki protestancki, jak zielonoświątkowy, coś tak, to jest zielonoświątkowy, no. Ojej, no to Wenus przygrzała dzisiaj, opadam ze siły. Wow. Widzicie, wcale daleko nie zajechałam, a już nie mam siły. Jednak trzeba ćwiczyć, trzeba chodzić, żeby się nie doprowadzić do takiej właśnie sytuacji jak ja, z własnego lenistwa. Z tego też, że depresję miałam bardzo dawno temu i wówczas to wszystkie mięśnie się traci niestety, bo się nic nie robi. Mówią, że ci, co ćwiczyli kiedyś, mieli mięśnie, to jeżeli je stracą, to bardzo szybko wracają te mięśnie. Ja nie wiem czemu, czy przez fibromialgię mi te mięśnie szybko nie chcą się odbudować. Ubolewam nad tym. O, w płot. I pod wichurę. Aj, aj, aj. Tu to ja zejdę, bo tu to różnie bywa. Nie ma właśnie światła. O! Widzicie, dużo ludzi jeździ na rowerach. I tanio, i ekologicznie. Thank you.
Kochani, subskrybujcie kanał, to jest na tyle. Jestem pod domem, pod moimi blokami. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.